Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałbym zrecenzować Wam, przedstawić obudowę komputerową Xigmatek Talon. Zapraszam. Zaczniemy tradycyjnie od krótkiego wstępu na temat testowanego produktu, później przejdziemy do dokładnego przedstawienia tej obudowy i pod koniec takie ogólne podsumowanie, czyli co ja sądzę o tej obudowie, czy ona mi się podoba i czy według mnie warto ją kupić. Xigmatek Talon to bardzo dobrze zaprojektowana i można powiedzieć, że wręcz rewelacyjnie wykonana obudowa komputerowa, która ma ogólnie dość duże rozmiary oraz o 2,5 stopnia pochyloną konstrukcję w przód. Miało to zapewnić lepszy przepływ powietrza w obudowie, co miało się równać z lepszym chłodzeniem, niższymi temperaturami podzespołów, ale szczerze mówiąc ja nie zauważyłem jakiejś znacznej różnicy w takim ogólnym chłodzeniu, w takiej ogólnej poprawie chłodzenia komputera, ale na pewno na przykład zasilacz będzie miał lepszy dopływ powietrza, ponieważ tył obudowy jest nieco uniesiony w górę. Cała konstrukcja obudowy wygląda naprawdę bardzo solidnie i ciekawie. Wygląd tej obudowy jest naprawdę bardzo ciekawy, co sami zauważyliście pewnie. Ma ona dość duże rozmiary, ponieważ dokładnie ma wymiary 561 na 553 na 220 mm. i waży około 8,5 kg, więc do najlżejszych i do małych obudów ona raczej nie należy, co wiąże się z tym, że jest ona raczej dedykowana do komputerów z wyższych półek cenowych, ponieważ zwyczajnie jeżeli byśmy tam włożyli jakieś małe podzespoły, powiedzmy małe chłodzenie, małą kartę graficzną, to ta obudowa będzie w połowie praktycznie pusta. Jest to obudowa, która została zaprojektowana i naprawdę rewelacyjnie przystosowana pod chłodzenie cieczą. A teraz przejdźmy do dokładnego przedstawienia wyglądu tej obudowy i jak już mówiłem, bardziej później pod koniec zrobimy takie ogólne podsumowanie, czy warto ją kupić. Na frontowym panelu obudowy znajdują się trzy zatoki 5,25 cala, które w tej chwili są zamknięte takimi bardzo charakterystycznymi, wykonanymi w takim samym stylu jak praktycznie cała obudowa, zaślepkami. Poniżej mamy napis Xigmatek oraz otwory na przepływ powietrza do wnętrza obudowy, pod którymi znajduje się wentylator o średnicy 200 mm. Oczywiście po zdjęciu przedniego panelu obudowy jest bardzo dobrze widoczny i mamy łatwy dostęp do wentylatora oraz zatok 5,25 cala. Na górnym panelu pod otwieraną klapką znajdują się dwa porty USB w standardzie 2.0, dwa porty USB w standardzie 3.0, dwa wyjścia audio, czyli wyjście na słuchawki oraz wejście na mikrofon i przycisk reset. A obok znajduje się niewielka dioda sygnalizująca pracę dysku. Kolejno mamy duży przycisk w kształcie X-a, który jest oczywiście logiem firmy Xigmatek oraz włącznikiem komputera. Na górze obudowy jest też zdejmowana szyba, którą możemy praktycznie jednym prostym ruchem podnieść do góry i ściągnąć, jeżeli chcemy uzyskać na przykład lepszy przepływ powietrza w obudowie, lepsze chłodzenie. Pod nią jest kratka, na której można zamontować dwa wentylatory o średnicy 90, 120 lub 140 mm oraz z tyłu u samej góry są dwa niewielkich rozmiarów otwory, które odpowiadają za wyprowadzenie powietrza w momencie, gdy szyba jest zamknięta. A skoro jesteśmy już przy tylnym panelu obudowy, po lewej stronie mamy oczywiście miejsce na backplate do płyty głównej. Po prawej wentylator o średnicy 14 cm w kolorze pomarańczowym z białym podświetleniem. Dwa powyżej oraz kolejne dwa poniżej wypusty, które umożliwią nam zamontowanie chłodzenia cieczą, chłodzenia wodnego w tej obudowie lub ewentualne wyprowadzenie jakichś kabli na zewnątrz obudowy. Mamy oczywiście tutaj jeszcze 8 slotów na karty rozszerzeń oraz na dole miejsce na zasilacz. U dołu znajduje się filtr przeciwkurzowy, dosyć długi, który można w prosty sposób
wysunąć oraz wyczyścić, a bardzo dobrze chroni przed przedostawaniem się kurzu do zasilacza oraz do wentylatora, który opcjonalnie możemy zamontować na dole obudowy. Na bocznym panelu znajduje się szyba, wykonana oczywiście z pleksy. Jest to kolejna szyba, przez którą dosyć dobrze widać wnętrze obudowy, tym bardziej jeżeli zamontujemy tutaj jakieś na przykład świecące wentylatory, to naprawdę wszystko bardzo ładnie się prezentuje. Po zdjęciu bocznego panelu obudowy od razu rzuca się w oczy jej naprawdę ogromne wnętrze, które umożliwi nam zamontowanie na przykład długiej karty graficznej, zamontowanie dużego chłodzenia, czy na przykład chłodzenia cieczą, ponieważ do tego ta obudowa jest również bardzo dobrze przystosowana. Po prawej stronie znajdują się trzy beznarzędziowe zatoki 5,25 cala, które mieliście już okazję widzieć od frontowego panelu z przodu. Poniżej mamy kolejnych 5 zatok 3,5 calowych, które w bardzo prosty sposób można zmienić na zatoki 2,5-calowe, które mogą nam posłużyć do na przykład zamontowania dysku SSD. Lub mamy też możliwość całkowicie je zdemontować, by móc zamontować na przykład bardzo długie karty graficzne. Choć mi osobiście nie do końca się podoba to, że trzeba zmieniać rozmiar aż wszystkich 5 zatok, bo na przykład ja nie potrzebuję aż 5 zatok 2,5-calowych, a potrzebuję zaledwie jednej, aby móc zamontować dysk SSD i jestem zmuszony do zmieniania rozstawu wszystkich zatok, ale to już bardziej moim zdaniem zależy od wymagań danego klienta. I na samym dole znajdują się kolejne 3 zatoki 3,5 calowe, których rozmiaru zmienić nie można. Mają one po prostu 3,5 cala. Po zdjęciu drugiego panelu obudowy widać bardzo dobrze duże, naprawdę rzucające się w oczy miejsce na backplate odchłodzenia procesora, więc w tej obudowie raczej można zamontować praktycznie każde chłodzenie bez wyciągania płyty głównej. Wystarczy ściągnąć drugi panel obudowy i mamy do tego bardzo dobry dostęp. Widoczne są tutaj również dosyć duże i bardzo dobrze wykonane przepusty na kable, które umożliwią nam przeprowadzenie kabli z drugiej strony płyty głównej, co moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ wszystkie niepotrzebne kable można tam schować, a potrzebne kable można ładnie przeprowadzić tam, gdzie ich potrzebujemy. Mamy tutaj naprawdę kilka porządnych wypustów i w tej obudowie można bardzo dobrze te wszystkie kabelki poukładać. Z drugiej strony za płytą główną mamy około 1,5 cm na schowanie lub przepchanie kabli. Teraz przyszła pora na takie ogólne podsumowanie, powiedzenie, czy moim zdaniem warto kupić tą obudowę i co ja o niej sądzę. No więc obudowa naprawdę bardzo mi się spodobała, ponieważ jest duża, wszechstronna, dobrze, jak już mówiłem na początku tego filmu, zaprojektowana i dobrze wykonana. A zwłaszcza jeżeli ktoś ma w planie w swoim komputerze zamontować chłodzenie wodne, chłodzenie cieczą, to do tego ona naprawdę bardzo dobrze się spisze, ponieważ została zaprojektowana z myślą o właśnie chłodzeniu cieczą. Jeżeli chodzi o to, czy warto ją kupić, to moim zdaniem tak, ale obudowa na dzień dzisiejszy kosztuje około 400 zł. I na przykład moim zdaniem, jeżeli ktoś kupuje komputer za około 1,5–2 tysiące, to nie ma sensu z tej kwoty aż 400 zł dawać na samą obudowę, ponieważ jest to spora jakby część tej kwoty i w komputerze za powiedzmy 1,5–2 tysiące ta obudowa spisze się tak średnio, ponieważ w takim komputerze nie mamy jakiejś długiej karty graficznej lub kilku kart graficznych, nie mamy jakichś dużych chłodzeń czy też chłodzeń cieczą, więc ta obudowa jest bardziej dedykowana do takich komputerów z wysokich półek za kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, gdzie mamy duże chłodzenia, długie karty graficzne, czy na przykład myślimy o zamontowaniu chłodzenia cieczą, chłodzenia wodnego. Do tego naprawdę spisze się ta obudowa rewelacyjnie. I jeżeli mam odpowiedź na pytanie, czy warto ją kupić, to powiem tak, że do komputera z wysokiej półki cenowej za duże pieniądze tak, a do komputera za niewielkie pieniądze raczej nie, ponieważ będzie ona praktycznie w połowie pusta, można powiedzieć, w takim tańszym komputerze. Dla mnie osobiście jest ona też troszeczkę za duża, ponieważ nie mam jakiegoś gigantycznego komputera, ani długiej karty graficznej, ani chłodzenia cieczą, więc byłaby ona
połowie prawie pusta, jakbym zamontował w niej swoje podzespoły. Tak więc to praktycznie na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że omówiłem wszystkie takie istotne aspekty tej obudowy, że dosyć dobrze, szczegółowo ją przedstawiłem. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam Was do napisania ich w komentarzach. Ja bardzo chętnie na Wasze pytania odpowiem. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!